Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym miksiku z serwerów W9S34. Chwilkę temu skończyłem awkę, więc musimy się tutaj troszeczkę poogarniać. Tu zrobione, ale sytuacja wygląda tak, że trzeba wracać, więc jedziemy z koksem. Przy okazji trochę się zakon pozrzuca. To możemy nawet to teraz sobie chwilkę zrobić, żeby było łatwo i przyjemnie. No. Patrzcie. Stawia się. To jest z zakonu Jerzyk. To teraz z zakonu Eksterminator. Bociarstwo można lać. Kumancz. Bociarstwo można lać. Mephisto. Jerzyk. Znowu Eksterminator. Znowu Kumancz. Zrobimy sobie taką zabawę na początek. Mephisto, Daydreaming. Znowu Jerzyk. Znowu Eksterminator, nie ma problemu. Jakieś Francy się tu nawet zapałętały. Kumancz, Mephisto. Gdzie są jakieś mohery, które chciałyby wejść do top 30? Halo! Halo! Selowiec nawet się tu zaplątał. No patrzcie, gdzie tu jacyś nasi? Nasi gdzieś daleko. Nasza trójka gdzieś daleko. Jest tu ktoś blisko? Flint, zakon. Jest rudy. 83 600, o Jezu, strasznie. Mała mi, oj. To za dużo by to zeszło czasu, żeby tutaj jeszcze im po tysiaku zabrać. I jeszcze trzeci by musiał być kto? Globo. Jeju, jak mało czci. Nic, zostawimy zakoniarstwo, bociarstwo na tych miejscach, na których są. Niech mają coś od życia. Zbrojownia. Rozmontowanie już jutro. Okej. Amulety. Czy mam jakieś amulety? Nie mam amuletów. No dobra, zrobimy zaraz sobie pupilki. A zerknę tylko sobie na... pyk. Zerknę tylko sobie na gildię, czy wszystko jest w porządku, w porządku. Okej. Okay. O, mam 22 ataki. Pokażcie, co ja tutaj mam. A, trzeba by trochę tych ataków oddać. Zbierało się, bo chodziłem przygotowywać się na bitwę z Eredinem. Mielit już nie żyje. Teraz po Nowigradzie sobie spaceruję i tam uwalniam tamtych, pomagam tamtym. Zbieramy ekipę i wypłyniemy zaraz na Skellige ściągać Gon. Gels podobno nie wyśle pomocy. Sprawdzimy, czy to prawda. No i zaraz będzie ostateczny koniec fabułki Wieśka i parę osób mi pisało, żeby wrócić i spróbować nagrać Wieśka teraz i zobaczyć, jak będzie odbiór. Powiem wam, że mam taką koncepcję, że może nawet to zrobię. Skończę tą fabułę, która jest i skorzystamy z opcji Gra Plus, nowa Gra Plus, czy jakoś tak się to nazywa. Czyli... Oj, to był kontratak do... Czyli skorzystamy z tego, co mamy, a mam dużo, bo bardzo spokojnie tą grę przechodziłem, więc mam praktycznie wszystkie fiolki, wszystkie oleje, wszystkie karty do gwinta zebrane, nawet to mam osiągnięcie zrobione, więc naprawdę na spokojnie to wszystko robiłem. I trzeba będzie to pomalutku. I w następnym podejściu nie trzeba będzie się stresować ani śpieszyć. Będę mógł sobie już na spokojnie lecieć tylko zadania, bo wszystko odkryję, całą mapę też pewnie odkryję. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobra, moi kochani, portal gildii. Czas zacząć. 1 800 000. No, 3 400 to nie są dobre hity. 8 400 to już jest lepszy hit. No okej. Okay. Coś tam żeśmy walnęli. Oko. Solo portal to jest Slenderman, który po 2 dniach ma zdjęty 1%. Co znaczy, że trochę tu postoimy sobie na tym Slendermanie. No dzisiaj chyba nawet nieźle poszło. No panowie, 12%, 2% progresu. Niesamowite jest
O, 2% progresu. Wow. Już top 78, już z 400 wychodzimy. Śmieszne to jest, ale pomalutku wbijamy się z powrotem na swoje zaszczytne miejsca. No okej, okay, portale zrobione, czas na pupile, ataki zrobione, wojsko się robi, no to chodźmy na te pupile. Dzisiaj wuda, więc dobry dzień w wudę jest. Na start Jerzyk 311, 115, 27, 16, 100, jakoś tak by to wyglądało. Nie wiem. 15, 27, 100, jakoś dziwnie ten Jerzyk jest zapisany, więc dla pewności walniemy go ogniem, żeby tutaj nie było niedomówień. Mam nadzieję, że gdzieś wodę wcisnę, bo ta śliweczka się teraz przyda. Szlauwąż 100 i żółwie 80. No to ładny żółwior, patrzcie. O jeden lepszy od mojego żółwior. Tam chyba 5-1 padło w sumie. Max chyba 84-85 jakoś już ktoś może mieć. Eksterminator 3,80, 11, 100, 15, 70, 16, 100. Podobna sytuacja. Nie ma co szaleć, bo tutaj chłopaki mają i konika, no to konik, ja też mam konika. Syreniasto, szlauwąż, stoi żółwio 79. Zobaczcie, syreniasto, szlauwąż, stoi żółwio, czyli ja mam rybę 100, syrenia 75, czyli byłoby średnio na jeża. Ryba, wow, 311, 114, też ma dużo, 444 karmienia, czyli 100, 200, 16 na 100 to jest 300. Kurde, no może by tutaj zaryzykować? Tu ma 100. No okej, okay, to jest pewne. Ryba, wow. 11 ma koniksa na 100. Tego ma na 100, to już jest 300. Teraz trochę ma w żółwiu, ale tu też ma ze 100. Dobra, nie ma co tutaj świrować. Konik 100. Ryba 60, syrenia, szlauwąż i żółw też wypasiony. Nie, żółw 60, ok. Deathstroke to chyba najgorszy rywal do tej pory trafiony. 11, 100, 16, 100, 3,80, więc trudno powiedzieć, co on tam jeszcze ma w tych zapisach. Tylko 4 zmarnowane. Więc powiedzmy, że ma 16, 100, 11, 100, 80 to jest 280, jeszcze 150 gdzieś ma. Powiedzmy, że w żółwiu ma z 50, tu by miał ze setę. No to jest chyba najgorszy do tej pory trafiony rywal, ale jest to zbyt ryzykowne. Bardziej, że ten mój żółwior to staty może już i ma, jak szlauwąż, ale nie jest jeszcze taki mocny. Był 85, powiedzmy 86. To może by i coś to dało radę. A z czystej ciekawości, poczekajcie, ja zerknę, na którym żółwior daje radę ostatniemu petowi, ale chyba jeszcze za wcześnie. Chyba jeszcze za wcześnie. Gdzie ja mam ten link? Tutaj, dawno nie zaglądałem. Waser 20, interesuje mnie 17 pet. Nie 17, tylko 20. 17 na 92 przy 18. 52 przy 18. To jest wojownik. Hydrowir jest zwiadowcą, więc podejrzewam, że trzeba odczekać swoje jeszcze. Ja. Nie ma tutaj opcji, żeby się przebić za szybko, ale śliwki zbieramy, więc to jest akurat dobre. No, został ten Deathstroke teraz z decyzją, co zrobić. Niby 100 karmień więcej, ale wiecie, które to jest 100 karmień, które nie będzie walczyć. Te 75 prawie nie walczy, te 79 prawie nie walczy. A więc szkoda mi 183 ci, to jest po prostu głupie podejmowanie decyzji. Szlauwąż 100, żółwio 79, widzicie. Renegat 377. Może los mi poszczęścił? Renegat 311 stoi, 16 stoi, nic więcej, więc jedziemy, moi drodzy. Los! Los sprzyja lodożercom. Udało nam się wcisnąć 5-0 na renegacie. Konik, my rybołaporybka. No,
Nasz rybołaporybek zmielił trochę szlałwęża. Syrenia też zadała trochę damage'u. Szlałwąż dobił. No i żółwio na 60 chyba będzie gorszy od tego szlałwęża, bo nie ma jeszcze takiego huknięcia, jakie powinien mieć. No i spoko, moi drodzy. Zrobiło się tu fajnie. Coś musimy opierdzielić. Spróbujmy ten pas. Zostawmy sobie jednego slota wolnego, bo w pupilach nie chcę już syreni karmić. Wszystkie śliwy znowu na żółwia. W świetle tu nie ma co karmić. O, więc karmimy, zostawiamy to na maguta. W ziemi, jak widzicie, trochę tak zmieniam zdanie i tak trochę wykarmiłem tego kloca, teraz wracam trochę do pancerniksa, bo zauważyłem, że trochę słabo mi to idzie, bo zostawić tego na 60 i tego wbijać do 60, to przez jakiś czas nic by się nie działo. Tego peta i tak przez chwilę nikt nie będzie miał, więc podniosę tak jak wszyscy tego bliżej setnego poziomu i zacznę dokarmiać. Tego będzie, pewniejsze będą walki w ziemi. Tak to sobie wymyśliłem. Zobaczmy, co tu się w topce dzieje. Jerzyk się napatacza, no to cześć Jerzyku. Frenzy, Szymekej. No tu nasi gdzieś się poodbijali. Kozik się tam zbliża, wróbel trochę. O, wróbel był dość wysoko, teraz troszeczkę spadł. No, zabawa trwa w najlepsze. Tu jeden atak, okej. Okay. Co tu mamy w poczcie? Ranking twierdz. Dlaczego na S27.pl topowi gracze mają tylko 15k czci, nawet pan na S27 ma ponad dwa razy tyle? Bo jak wyszły twierdzy, to na S27 budowali tak jak ja na W9, pewnie większej ilości, bo zabudowywali się i mają dużo mniej ataków z tego powodu. Zauważam, że gdy wrzucimy broń pachołka do kowala, to zabiera nam to jeden item, a nie jak w przypadku nas. Wrzucimy broń pachołka pomocnika, dwa itemy. No mój drogi, no to odkrycie masz niezłe. Mam dla ciebie tylko smutną wiadomość. Jak wrzucisz broń maga swojego pachołka, to też ci policzy dwie, bo broń woja liczy jedną, tylko i wyłącznie. Dlatego czasem jest lipa, bo jak picie na epiku broń dla zwiadowcy albo dla maga, przerzucicie ją przez kibel i wyjdzie wam item dla woja, to zalicza wam jeden, nie? Także woje mają tutaj pod tym kątem trochę lepiej, bo woje mogą sobie nakupować broni, nie? Pojedyncze sloty. Im to zajmuje, nie? Tak samo, czyli kupi sobie, nie wiem, 20 mieczy, tak? I zawsze jak wrzuci go przez kibel, to wypadnie albo zwiadowcy, albo maga, więc ma już podwójny zysk dla kowala, tak? Czyli tutaj woje ma trochę lepiej. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Jak ja wrzucę moją broń, to albo wypadnie mi dla woja i jestem w plecy, albo wypadnie mi dla maga i jestem na zero. Jak mag wrzuci swoją broń, to ma to samo co ja, tylko albo mu wypadnie moja i jest na zero, albo woja i na minus jeden. A woj jak wrzuci swoją broń do kibla, to zawsze dostanie broń maga albo zwiadowcy. Więc ma tak jakby podwójny item do kowala i to jest epic. Więc wojowi jest łatwiej zbierać kryształy. O, takie czary mary. Takie czary mary, moi drodzy. Walki. Co tu mam zapisane? Slendermana. Jak go zabiłem, czy jak go nie zabiłem? 5 milionów. 7. 4. No to chyba był pierwszy dzień Slendermana, jak mu zbiłem nawet ponad 10%. No, równo 10. A tutaj jak dobiłem pancernego wygryzacza. Było śmiesznie. Bo ten pancerny zgryzacz za dużo do powiedzenia nie miał. Po prostu siadło jak złoto z unikami. Gdyby tak mi dzień wcześniej siadło, to bym go po prostu rozwalił i z 200 milionów. Ale to widzicie, czasem tak siada, a czasem nie siada. No okej, moi kochani, to co tutaj nam się udało zrobić? Wszystko w porządku. Top 78, zbliżamy się z powrotem do naszego miejsca, na szczęście. Dużo achievementów już jest zrobionych. Na resztę trzeba będzie troszeczkę poczekać. Pędzimy na W9. Tu ten sam portal bijemy. Może w końcu padnie. 10 stat. Sobie tu podniesiemy. O. Idealnie. O. Tu też 20 ataków. Trochę porolujemy, trochę nie. Oddajemy to top 1 w twierdzach. Niech bierze, niech
Niech się nim nakarmi. Ja nie mam zamiaru tu w nieskończoność z botami walczyć wszędzie. Niech sobie Pleja walczy. Jak ma ochotę. Mi się po prostu nie chce. Już w nieskończoność. Tego robić, wydawać nie wiadomo ile kapusty. Kosztem statystyk. Już się zbliżamy do takiego poziomu, gdzie ten gold będzie się pomału zaczął już bardzo liczyć. Więc trzeba go będzie nabijać. Sala chwały. Twierdzę, no jeszcze 20 oczek mam. Niewiele, ale dzisiaj będzie ten dzień, w którym, moi drodzy, życie da nam sprawiedliwość. Tu aura wbita 29. W zbrojowni jeszcze jeden przedmiot. O, ciekawe. Szkoda, że ta broń jest... Dobra, za 1 600 000 wchodzimy to w miarę tanie. Czyli już jest komplet, tak? Do kowala, tak. Rękawice jakieś jeszcze tu mam gdzieś skitrane, nie widzę. To mi wypadło z kwelka. Teraz z aury. 10 baniek kosztuje, więc czekamy na... No. Więc czekamy na to, aż będzie wiedźma chciała klaty. No. Ile zaraz zrobimy? Zerknę na chwileczkę na czata gildii, czy wszystko w porządku. Tak. Okej. Okay. No to co, moi drodzy? Dobry hit. Ach, myślałem, że jeszcze walnę z zagrobów. Szkoda, że krytyk wszedł, bo to byłby dobry dzień na ponad 20 baniek, ale 18 też jest okej. Okay. Moi drodzy, zbliżamy się do zabicia tego portalu i potrzebujemy dobrych... Nie. Dlaczego ty mi to zrobiłeś? Gdybyś tych dwóch krytów nie zadał, to miałbym szansę cię dzisiaj zabić. 38%. No dobra. Parę procent zeszliśmy. To też się liczy. To też się liczy. Coś tu mam zapisane. Mam loch Górołaz. Moi drodzy, próbowałem do Górołaza podejść. Ale jak widzicie, to podejście jeszcze... jest troszeczkę niesprawiedliwe. Choć już zbliżamy się, zbliżamy. No i tutaj King Louis. Ja atakowałem mrokiem na ogień. Nie muszę wam mówić, jaki byłem szczęśliwy z tej walki. Dobrze, że nie było odcinka. Bo byłoby źle. Wszystko tu po drodze było jakoś nie tak. Zawiszawsza. No i wszedł sobie jadł, moi drodzy, na Rokitka i rozpira. No i wydarzyło się, co się miało wydarzyć. Blok. Krytyk. No i zabrakło tak naprawdę jednego hita. Ale liczba uników, które miałem, była niewspółmierna do tego, co powinno być versus jego bloki, które on miał. Niestety życie jest ciężkie. Tu mam 20 ataki za sobą, aura wbita, zbrojownie sprawdzaliśmy, rękawic nie mam, pile zaraz robimy, portale walnęliśmy, więc możemy iść na pół, pyle śmierdzile. No i dobra, 17 kaputmachen, to jest idealny przeciwnik na to, żeby wykorzystać ogień, w tej chwili najsłabszy mój żywioł. Tak mi się wydaje. Smoki, szlał węża i pilot licha skończy tego żółwia idealnie. Foiler Hunt to jest dobry rywal, żeby iść na niego z moją wodą. Tak mi się wydaje. Nie powinno się nic złego wydarzyć. Mam takie podejrzenie, że gdzieś nie ma setki w tych ostatnich rzędach. Żółwio na pierwszym, głębion 89. Hydrowir 38, no faktycznie troszeczkę słabo wykarmione. Certamen 18 pupili, to będzie idealne na mrok. No i czyżbyśmy zbliżali się i był dzień na 10-0. Lubię takie dni, rzadko kiedy są. Tu Don już skończy. Żółwia takiego, głębiona takiego. Silver, szkoda, że nie mamy cały czas flema, no. On nas trafia co jakiś czas po 20 skubie. Jakieś szmatławce nas też trafiają od dołu. Niektóre. A my nie możemy
trafić w plema i dalej nie trafiliśmy. Niestety, moi kochani. Bardzo, bardzo liczyłem, że będzie jakaś sprawiedliwość na tym świecie. Nawet zostawiłem światło na koniec. Magut sobie poradził, no ale nie bardzo miał z czym nawet sobie radzić. Najbardziej wkurwa bym miał, jakby teraz się pojawił Nobuna, no ale flem, no ale zobaczymy. Idziemy pomalutku do przodu. Najważniejsze, że jeden ze szmaciarzy jest już poza top 10 i bardzo dobrze, chwała mu za to. Niech se tam siedzi jak najdłużej, się podnieca dalej. Haha, kto to jest? Nie powiem. No dobra, moi kochani, jesteśmy po miksiku, więc jeżeli wam się podobało, to łapki w górę. Was zapraszam do kolejnego odcinka. A co do Wieśka, to dajcie znać, czy taki plan, jak myślę, jak mówiłem, wam pasuje, czyli już kończę teraz fabułę, więc przelecę ze wszystkimi, skorzystamy z opcji Nowa Gra Plus i po prostu już ubrany, już nie będę musiał latać i zbierać każdej roślinki, nie będę musiał latać za każdym itemkiem, za każdą jakąś tam pierdółką, więc będzie to trochę szybsza gra niż taka ta za pierwszym razem. No, więc może to będzie ciekawsze, że po prostu będzie fabuła napierdalanka, fabuła bez żadnego zbędnego zbierania roślinek, zwierzątek i wszystkiego innego. Także dajcie znać, ja was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, hejka i pa pa!